Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego czerwoni, zieloni Żydzi, zieloni komuniści nienawidzą czerwonych komunistów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Filmików bardzo często zdemonetyzowanych. No, bardzo dużo Żydów, no to jest lewica, to jest lewactwo. Dzisiejsze zielone lewactwo, no to w zasadzie drugie, trzecie pokolenie czerwonego lewactwa. No ale jedni nienawidzą drugich. Dużo czasu nie minęło. Ameryka przez ostatnie 50 lat była budowana komunistycznie, ale ten komunizm się zamienił w taki, że no, nienawidzą Izraela. To jest ciekawe, że bardzo dużo ludzi, których dziadkowie chodzili do synagogi, nienawidzą tych ludzi, którzy mieszkają w Izraelu. No to jest samo nienawiść, to jest coś okropnego, to jest coś strasznego, to jest coś okropnego. I najgorsze jest to, że Arabi grają na nich jak na starych basetli, czy na starych skrzypcach. Czym więcej jest ataków palestyńskich czy izraelskich, no to tym większa nienawiść narasta do Żydów. No to w sumie to było tak za Hitlera, kiedy te wszystka, cała ta propaganda hitlerowska, goebbelsowska, te wszystkie rysunki antyżydowskie, te skecze, filmiki na temat, jak niedobrzy są Żydzi, brudni, niehigieniczni, nie chciwi i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest następna fala. Ten pogrom, który się zdarzył 7 października, no tam kompletnie pod radarem to się ukrywało. Palestyńczycy wystrzelili 5000 rakiet. No rakiety domowej roboty. Co to są te rakiety? Większość tych rakiet, no to jest rura tam 3-4-calowa kanalizacyjna, wypełniona saletrą i jakimś trotylem, czy innymi dynamitami z bomb z odzysku, no i to leci tam 10, 20, 30 kilometrów i spada i zabija ludzi. No ale te kopnięcie, można powiedzieć, lwa w tyłek spowodowało to, że ten kopiący jest w zasadzie na uniwersytetach, na lewackich uniwersytetach amerykańskich jest popierany. Izrael jest doszczętnie zmieszany z błotem, odmawia się im prawa do samoobrony, odmawia się im prawa do tego, żeby nie dali się zabić. No Izrael w sumie jak powstał, to Żydzi powiedzieli, że już nigdy więcej nie dadzą się zaprowadzić na rzeź jak staro baranów i owiec. No i walczą tam tym wojsko jest w sumie przymusowe. Ciekawe jest to, że ciężko jest uzyskać broń w Izraelu. W sumie nie wiem, czy jest łatwiej w Polsce, czy jest łatwiej w Izraelu, no ale w każdym razie ci żołnierze, którzy są aktywni, ci rezerwiści, którzy są aktywni, no to oni mają chyba posiadają tą broń, tyle tylko, że długą, no ale tak, takie domostwa, takie normalne, no to chyba nie za bardzo mogą. W Ameryce następuje teraz rozbrojenie. W wielu stanach podchodzą do tego różnie. Nie ścigają bandytów, którzy strzelają i zabijają poprzez wyłączenie kary śmierci, poprzez jakieś bardzo małe wyroki za posiadanie, czy nawet za używanie i stosują taki od tyłu, załatwiają właścicieli, że po prostu biorą straszne podatki stanowe, zaporowe. Nie zabraniają jeszcze, nie konfiskują jeszcze, no ale to nadchodzi. No Izrael powiedział, że teraz popuścił już te zezwolenia, słusznie zresztą. No w Ameryce wszystkie te jak walczą przeciwko posiadaniu broni, no to policja jest przeciwko temu. Komuniści są jedynie za tym, żeby konfiskować broń, a policja mówi nie, no. Obywatele powinni mieć prawo do samoobrony. Jak ktoś będzie chciał napadać, to oni się obronią. Policja ma mniej roboty, tak? No niestety z komunistami to jest to, że
że zawsze jest tak, że oni chcą więcej budować gułagów, policji, mieć więcej więzień i tak dalej, i niszczyć, powiedzmy, kościoły czy religię. No, tam, gdzie jest moralność, to ludzie jakoś sami mają swoje hamulce. No, ale tak to jest właśnie z komunistami. No i Izrael się zmienił. No, ale teraz Izrael jest atakowany, no i każdy normalny by pomyślał, że w sumie po tym, co zostali zaatakowani, no to będzie jakaś tam sympatia. No, przez ostatnie lata niestety ten antyżydowski sentyment w Ameryce jest podsycany na tych uniwersytetach szczególnie. 95% uniwersytetów w Ameryce to jest lewacka. To szczególnie te wszystkie stanowe, państwowe, to jest tak opanowany przez komunistów, że się w głowie nie mieści, z ciężkimi, dobrymi pensjami. Elizabeth Warren w jednym ze stanów, ona zarabiała 370 tysięcy rocznie za chyba 4 czy 5 godzin pracy w tygodniu. No i ona, największa komunistka, krzyczy, że uczelnie są za drogie, że są za drogie, że to jest wstyd i hańba. No ale to właśnie taka dwulicowość komunistów. No i niszczą ten Izrael. Jak się tak człowiek popatrzy, to w latach 2000, no to były te kampanie bombowe, tam po prostu Palestyńczycy i Arabi wysyłali tych swoich młodych ludzi, żeby się wystrzeliwali w powietrze razem z tymi Izraelczykami. No i to powodowało, jak był jakiś odwet Izraelczyków, no to znowu było to, że reakcja była, można powiedzieć, krytykowana 10 razy więcej niż sama akcja. Jak się też popatrzy tak na historię, no to Liban został kompletnie załatwiony przez organizację palestyńską. Egipt wygonił Palestyńczyków do tej strefy Gazy. Nie chce ich wpuszczać. Tam mają granice z Egiptem, ale nikogo nie wpuszczają. Jordania nikogo nie wpuszcza. Syria, żaden kraj arabski ich nie wpuszcza. No, oni chcą zamordować po prostu Żydów. To jest to, że teraz na jednym z uniwersytetów krzyczeli, no i w paru szkołach taki slogan się zrobił: hej, 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 ho, Żydzi muszą go, czyli odejść, no i krzyczą, że Palestyna od rzeki do morza. Co to znaczy? No, od rzeki Jordanu do morza, czyli w zasadzie dla Żydów nie ma miejsca. No i krzyczą o zagładzie. No, lewackie środki masowego przekazu to popierają. Dużo tych uniwersytetów też zostało zlewaczona. Jest nadzieja, że będzie dużo deportacji teraz. Dużo ludzi powyrzucali z roboty. Najciekawsza sytuacja była, że jakaś kobieta pracowała w Ministerstwie Emigracji do spraw akceptacji wniosków palestyńskich. No, i ona działała dla organizacji Arafata, czyli tej palestyńskiej organizacji. No, wyrzucili ją, ale no to też krzyczała sznur dla Żydów i tak dalej. Dużo żydowskich organizacji czy firm prawniczych powiedziało, że wszyscy ci, co podpisywali te listy do zniszczenia Żydów, no to nie mają szansy na pracę. Także tak zwana kasowanie polityczne nareszcie komunistów zaczyna dotyczyć. Komuniści przez ostatnie 10, 15, 20 lat likwidowali, kasowali opozycję polityczną, no i teraz zaczyna się, no, oko za oko, można powiedzieć. Problem z konserwatystami jest taki, że konserwatyści są na tyle uczciwi, że nie chcą się zniżać do takiego poziomu, co robią komuniści. No, ale te 50 lat, przeszło 50 lat, naprawdę trzeba się nauczyć, że na uderzenie w policzek, no to trzeba dać fangę przeciwnikowi. No, to jednak
jednak komuniści interpretują te nadstawienie policzka dosyć idiotycznie, bo jednak to co innego jest to, co było, co Jezus tłumaczył, niż większość kretynów lewackich rozumie. No i wymaga ten konserwatystów, żeby się poddawali. No wszyscy ci aktywiści na Zachodzie, no to mają takie teologiczne dwie, można powiedzieć, spojrzenia. Jedno to jest to, że Izrael to jest strasznie zły, no i drugie to jest to, że Palestyńczycy cokolwiek nie zrobią, to są niewinni, no bo oni walczą ze złym Izraelem. No tam nikt gdy w Palestynie ten nie wchodzi w grę dwupaństwowa sytuacja. Tam było to rozdzielenie Gazy, no i cały ten Bank Zachodni, czyli te wybrzeże zachodnie z częścią Jeruzalem, w sumie jest palestyńska. Jak się tak popatrzy, gdzie w Gaza Strip, no to tam tylko Hamas kontroluje. Tam nie ma żadnych wyborów. Od kilku na 100 lat, tam już Żydów nie ma, Żydzi wyszli stamtąd w 2005 roku, także organizacja palestyńska też, przepraszam, została wygoniona ze strefy Gazy. No Hamas też z Libanu zaczął strzelać, wszyscy się boją przyjąć tych Palestyńczyków. W Ameryce teraz komuniści mówią, żeby przyjąć ich, no mordują teraz rabinową w jakiejś tam synagodze, zasztyletowali. Dochodzą wypadki. No, komunista Biden, no to on bardziej mówi o napadach na muzułman niż na Żydów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Nie zaakceptowali tej propozycji pokojowej, tej idei dwupaństwowej w 2000 roku, w 2001, 2008, 2014. Nigdy nie chcieli tego zrobić. No, dlaczego jest ta blokada Gaza Strip? No dlatego, że tam ciągle nieustannie strzelają. W Izraelu to jest taka ciekawa sprawa. No, od 1990 roku, czyli powiedzmy już 33 lata, jak budują nowe domy, czy budują nowe wieżowce, czy wolno stojące domy, no to każdy dom musi mieć jeden taki pokój ze ścianami, powiedzmy pół metra betonu, czy metr betonu, żelazo, beton, że wytrzyma jakieś uderzenie, no nie uderzenie bomby jakiejś atomowej, bo to nic nie wytrzyma, no ale uderzenie jakichś tych rakiet, także, że jak te rakiety oni strzelają, no to oni tam mają minutę, dwie, 5 minut, 7 minut, w zależności jak daleko są od tej strefy Gazy. Także to makabryczne jest. To tak jak w Polsce w latach 50-tych, 60-tych budowali te budynki, no to też jak budowali budynki, to zawsze były schrony w piwnicach. W tych piwnicach to były ciężkie drzwi betonowe, dwutonowe, jakieś uszczelki przeciwgazowe, tam były prysznice, nie prysznice, zapas wody. No i później jakby się budynek zapadł, a ludzie by byli w piwnicy, no to taki tunel podziemny był i tam 50 metrów za budynkiem mały taki no, konstrukcja z daszkiem, że tam można było wejść. No to właśnie Żydzi tak od 30 lat budują, bo się martwią o ten napad. No. Krytycy Żydów mówią, że Żydzi mają tą parasol ochronny, a Palestyńczyków na to nie stać. No tyle tylko, że nikt nie mówi, że na Żydów to tam średnio przez ostatnie 30 lat, no to średnio jedna rakieta leci dziennie, jak nie dwie, nie trzy. No a na Palestyńczyków no nie leci. Często leci to w odwecie. Przez ostatnie te 20 lat, no to działa. Działa, że po prostu przychodzą, kopną lwa, lew zaczyna ryczeć,
No i później użyteczni idioci Lenina, użyteczni idioci muzułman po prostu atakują Żydów. No, też trzeba pamiętać, że Żydzi są reformowani, jeżeli są religijni, Żydzi są ateistyczni, czyli agnostycy, tam nie wierzą za bardzo, jakoś tam tradycyjnie. Dużo Żydów nienawidzi Izraela, dużo Żydów uważa, że Izrael nawet nie powinien istnieć. No, ale to jest jakieś rozdwojenie jaźni w spojrzeniu normalnego człowieka, że napady, zgwałcenia, spalenia dzieci tych żydowskich powodują to, później zwolennicy Palestyny po prostu tak w ten sposób krytykują Żydów i Izrael. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się ogłupić komunistycznej propagandzie. No, powodzenia w Polsce. Zobaczymy jak tam to się wszystko ustawi. Jest nadzieja, że na ministerkę zdrowia nie zostanie wybrana jakaś lesbijka. Jest nadzieja, że na ministra obrony nie zostanie wybrany jakiś Niemiec, który będzie po prostu słuchał rozkazów Berlina. Także myślcie, patrzcie i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.